Arum Nital. Loith Soleil. Loith Bismil. Morum Ulgrim Thornocolo Utokane. Można zaczynać. Chyba. Łyczek kawki i lecimy. Hej, hej ludziska. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Ene. Witam w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Grimdawn, a raczej w jego pierwszy dodatek, jaki ukazał nam się. Troszkę rzadziej, jak widzicie, wrzucam odcinki. To dlatego, że no, mam troszeczkę roboty. Trochę spraw na głowie, niestety. Niekoniecznie to są przyjemne sprawy, ale to mniejsza. Taka skromna informacja na samym początku, zanim w ogóle zaczniemy dalej, że tak powiem, rozgrywkę. Ponieważ, jak możecie zerknąć tutaj, mam naszykowane rzeczy w ekwipunku. Są to rzeczy z mojej drugiej postaci, tej co wam tam opowiadałem na którymś z materiałów, że po prostu tworzę sobie taką postać też strażnika, tylko, że tak powiem, no... Była to postać stworzona dawno, dawno temu, ja nią ograłem. Udało mi się, teraz tak na szybko zerkam jeszcze na zapis na Steamie. 177 godzin na chwilę obecną mam przegraną, jeżeli chodzi o Grimdawn. I udało mi się wbić 70 poziom na tamtej postaci. Także tam już mam ekwipunek no taki, że naprawdę jest fajnie. Dlatego postanowiłem wszystkie rzeczy na 50 poziom przerzucić na tą postać i po prostu poczekamy sobie, jak wbije tutaj 50 poziom, to ubierzemy się w to. Ja mówię, o tym wspominałem już wcześniej, że to są rzeczy, które naprawdę dają dużego boosta, jeżeli chodzi o szamana i żołnierza. Jak możecie sobie zerknąć, tak na szybciutko wam pokażę. Nie wszystkie rzeczy są, że tak powiem... potrzebne, tak? No nie wszystkie są używane, no na przykład tak jak ta runiczna zbroja z Ignafaru, ale powiem wam szczerze, że chcę ją założyć tylko i wyłącznie dlatego, że ma bardzo fajną aurę, którą można odpalić. Naprawdę, obecność Ignafaru jest to aura, która jak widzicie zadaje obrażenia w obrębie 4 metrów działania. Kolosalne obrażenia, że tak powiem. I to oczywiście wszystkie obrażenia się skalują z moją postacią, także im wyższy poziom, tym mocniejsze, że tak powiem, obrażenia będą. Co tutaj mamy jeszcze takiego ciekawego? No pierwotne uderzenie to w tych spodniach mi nie jest potrzebne, ale plus 2 do rytmu daje. No i też o wiele większy pancerz i obrażenia od błyskawic, także no jak sami widzicie. Tarcza. Dlaczego tarczę postanowiłem założyć? Dlatego, że no, będziemy się skupiać na jednak tu już zablokowanych obrażeniach też. Dlatego no... pozwolę sobie, że tak powiem, zrezygnować z tego limitu do jednego burzowego totemu. No i tutaj mamy broń jednoręczną, tak? To też zamienimy burzowy totem na pakt przyzywacza burz, a tylko dlatego, że w tych spódkach, jak widzicie, mamy burzowy totem. To nam się rekompensuje. I po prostu, jak to wszystko ubiorę, to zobaczcie, jak to będzie wyglądało. I tutaj mam, ostatnio mi właśnie wypadła taka broń ciekawa, gilotyna. Jestem z niej bardzo zadowolony. Szkoda tylko, że to jest no niestety dwuręczny topór, bo będzie to kosztem, że tak powiem, tarczy, tak? Ale no zobaczcie, wypadła po prostu... no piałem ze szczęścia, jak ją zauważyłem. Bo jest plus 2 wszystkich umiejętności żołnierz i szaman, co po prostu... no... no jak... nie wiem... no nie wiem po prostu, jak to opisać. Tylko mówię, no jedyna wada jest taka, że to jest dwuręczny topór, tak? Czyli będę musiał zrezygnować z tarczy. Także to po prostu będzie alternatywa do tej broni drugiej tutaj, tak? Jak widzicie, tu mam pierwotne uderzenie, to po prostu sobie zamienimy i zobaczymy, jak to będzie się wszystko... jak to się będzie wszystko spisywało. Dobra, nie ma co, to tak na szybciutko, tylko taka krótkie sprostowanie i opis, co będzie w przyszłości. W przyszłości, panie, w przyszłości. Odpalmy sobie aury za pamięci. Wszystkie? Wszystkie. I co, lecimy dalej. Mamy teraz znajdź Barholm. Barholm, mapka. O, pewnie gdzieś będzie tutaj na dole, z tego co pamiętam.
Postanowiłem też, że no, może wam się to niestety nie podobać. No, słuchajcie, no, jest jak jest. No, tu jakiś questik poboczny, to sobie też od razu weźmiemy. A, to nie questik, tylko po prostu... Aha, widzicie, to jest ta dziewczyna, którą żeśmy w krwawym lesie uratowali. Także fajnie, bo dostaliśmy doświadczenie i reputację. Bardzo fajnie, bardzo ładnie z jej strony. Wracając, może wam się to nie podobać, ale postanowiłem, że następny odcinek, który po prostu rozegramy na kanale, będzie to już odcinek w momencie, jak dobiję 50. poziom. Bo, tak jak powiedziałem, no za dużo czasu nie mam, jeżeli chodzi o nagrywanie teraz. No, też mi jest przykro. Niestety. Ale... chcę wam po prostu... Może w inny sposób. Po prostu chcę przyspieszyć trochę tą rozgrywkę. Dlatego też... tu jeszcze tak... znajdziemy zaginione siostry, spoko, nie ma problemu. I lecimy. Będę chciał po prostu przyspieszyć, że tak powiem, rozgrywkę, tak? Bo jak widzicie, no 46 poziom, ten exp leci wolno dosyć. I zanim dobijemy 50 poziom, to może troszeczkę czasu minąć. A powiem wam szczerze, po prostu chciałem szybko pokazać, jak wygląda postać na 50 poziomie. Także ja sobie po prostu pobiegam na poprzednich lokacjach, zrobię tak zwane boss runy, czyli i nekropolie, i wcześniejsze leże tej królowej roju na przykład, czy coś. To mi też da troszeczkę expa. Może przy okazji jakieś itemki powpadają. Z jednej strony chciałbym to też puścić na nagraniu, tak żebyście mogli widzieć, jak to wygląda, tak zwane boss runy, ale... z drugiej strony chciałem też się skupić na tym, żeby jak najszybciej przejść, że tak powiem, weterana. Czyli tutaj ten dodatek pierwszy, Ashes of Malmouth. I tak samo ten kolejny dodatek, który mamy. Tam też podejrzewam, że kilka ładnych, jak nie kilkanaście ładnych godzin spędzimy. Więc... no zobaczymy, zobaczymy jeszcze wszystko, jak to wyjdzie. Na razie skupmy się na zbieraniu tych wszystkich rzeczy, bo... zaraz wam pokażę, o co chodzi. A, tutaj nie wiem, dlaczego nie mam odznaczonych. Mam odznaczone, dobra. Tak, to też są rzeczy nam potrzebne do questów. Także tutaj potrzebujemy to i to. I będziemy potrzebowali jeszcze kwiatka, którego wyrzuciłem do ekwipunku, ale to w następnym... powinien zaraz tutaj nam wypaść ten kwiatek też i tak, i tak. Także na razie skupmy się na zadaniu pobocznym. Przy okazji zrobimy też to fabularne, bo podejrzewam, że zanim dojdziemy do Barholm, to już znajdziemy te wiedźmy. Teraz sobie tylko podejrzę jeszcze na szybko, gdzie mamy ich szukać. Ale... no, najpierw musimy jeszcze poubijać te mopki, żeby nic nas nie biło. Okno zadań. I tak, sabat, proszę bardzo. I tu... okej, myślałem, że będzie napisane, ale no niestety nie ma. Także po prostu pewnie biegnąc do tego, do tej lokacji, co jest, to po drodze na nie wpadniemy. O, i właśnie teraz ten kwiatek podniosłem. I to wszystkie, te wszystkie trzy rzeczy są związane z zadaniem. Także to też sobie zostawię, żeby tego nie sprzeniewierzyć, że tak powiem. Tylko nie wiem, dlaczego mi się nie oznaczyło to zadanie. Możliwe, że po prostu nie wziąłem tej lokacji w sabacie tego questu. Szurę, troszeczkę pozapominałem, że tak powiem, co tutaj trzeba było robić. No i też kolejna sprawa, no jak pisałem na Facebooku, 3 lipca rusza 21 sezon Diablo. No i powiem wam szczerze, że stanąłem przed takim dylematem. Tam utworzyłem tego posta, czekam do końca czerwca na wasz odzew, bo no nie będę oszukiwał, tak? Ze względu na to, że no, nie mam jakoś dużej ilości czasu wolnego już teraz. No to będę musiał coś wybrać, tak?
Albo rybka, albo akwarium. No niestety, nie będę w stanie nagrywać dwóch rzeczy na raz. A naprawdę chciałbym nagrywać coś, co będzie was bardziej interesowało, dlatego też, że tak powiem, skupiam się na waszej opinii, na waszych decyzjach, bo to wszystko, co tutaj jest stworzone na tym kanale, jest z myślą tylko i wyłącznie o was, więc jeżeli będziecie mieli ochotę widzieć na przykład, zobaczyć moje postępy sezonowe, czy nie wiem, pośmiać się razem ze mną i z chłopakami z klanu, po prostu z tego, jak lamimy w Diablo, to piszcie, a jeżeli macie ochotę, no jednak kontynuować ze mną przygodę w Grimdawn, to nie ma problemu, tak? Ja nie widzę najmniejszego problemu. Oj, nie wiem dlaczego nie wskoczyła mi miksturka leczenia, no cóż bywa. Boże, tak daleko, szkoda, że portalu nie otworzyłem. Oj, no trudno. Na szczęście nie jest daleko, bo to poszedłem sobie tam na górę, więc polecimy dołem. A może jeszcze byś, panie, otworzył, że tak powiem, aury. Także mówię, no zastanawiam się. No z tego, co czytałem na stronie Blizzarda, to ten sezon może być przegięty po prostu, tak? No, naprawdę, te boosty sezonowe co 2 minuty będą i może być to bardzo, że tak powiem, interesujące. Tak samo jestem cholernie ciekaw tego setu dla nekromanty nowego. Nie powiem, pograłem chwilę na serwerze testowym, ale powiem wam szczerze, że to było takie raczej, jakby to nazwać, casualowe granie niż bardziej takie zagłębianie się w ten set, że tak powiem. O, widzicie, już tego nie mogę podnieść, ponieważ to jest związane z zadaniem i mogę mieć tylko jedną rzecz. Tylko raz mogę to w sensie podnieść, tak? Teraz tak, przydałoby się, żeby odciągnąć to tajstwo całe, kurczę, od tych moich zwłok, żebym mógł sobie je na spokojnie podnieść, ale jak widzicie, no raczej, no nie bardzo chcą współpracować. Tym bardziej, że ich coraz więcej wypada. Gdzieś tu były moje zwłoki. Halo, panie. Tak, nie wiem dlaczego tam w ogóle nie wskoczyła mi miksturka wtedy. No jak widzicie, nie było większego problemu z ubiciem tego, że tak powiem, błosika. No gdzie są te zwłoki? Halo? A, tu. No, 3168 punktów doświadczenia mi wróciło, także jak widzicie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Zaraz się zbliżamy do 47 poziomu. To też jest bardzo, że tak powiem, bardzo mnie cieszy. Bo już coraz bardziej się, że tak powiem, zbliżamy. No, biją tu strasznie, panie, biją. Także trzeba z rozwagą, że tak powiem, grać. A mówię, a wracając do Diablo, no to jestem ciekaw. Jeżeli chodzi o The Hatcha, to niekoniecznie, bo jakoś tak, no nigdy nie pałałem, że tak powiem, wielką miłością do tej klasy postaci. Choć nie ukrywam, w 20 sezonie, jak na moje, że tak powiem, zamiłowanie i moje zdolności, to chyba 110 czy 111 głęboką szczelinę zrobiłem The Hatchem pod wielostrzał. Ja wiem, że to nie jest żaden wyczyn, ale no dla kogoś, kto, że tak powiem, nigdy nie grał The Hatchem, to jest, no, nie najgorsze. O co mnie poprosisz? Kolejne zadanie zrobimy poboczne. Oczyść Pragawy Gai. I to pewnie będzie tutaj. Także od razu polecimy. No Jezus, co my tu mamy? Wzmocniony. Potwory mają zwiększony poziom życia. Okej. Okay. Potwory są wzmocnione truciznami. Zadają dodatkowe obrażenia od trucizn. Okej. Okay. A jak my w ogóle stoimy z truciznami? 71. Kiepsko. Kiepsko, panie. No trudno, zobaczymy. Może zrobimy tak, że sobie otworzę po prostu portal. W razie jakbym miał paść. No i zobaczymy, jak to będzie biło. No bije i to zdrowo, jeżeli chodzi o te trucizny. Także jak widzicie, na samym początku tutaj dodatku trzeba się już zabezpieczyć w odporności od trucizn.
No właśnie. Tak niewiele brakowało i bym go ubił. Ja myślę, że sobie po prostu darujemy ten pradawny Gai na chwilę obecną. Zrobimy go po prostu w jakiejś tam innej kolejności. Skupmy się na razie na... Tak, że stąd wracamy, tylko podniosę sobie zwłoki, gdzieś leżały. Także stąd wracamy z powrotem i tak jak powiedziałem, zrobimy pradawny Gai kiedyś. Kiedyś, w niedalekiej przyszłości może. Także wracamy stąd, bo jak widzicie, trochę żeśmy odbili, a my musimy się kierować na górę. Także lećmy, lećmy dalej. Oczywiście też zachęcam was do komentowania, dopiszcie w komentarzach, jak wy się zapatrujecie na ten 21 sezon. Bo no nie ukrywam, no ja jestem ciekaw, tak? Ciekaw jestem waszych opinii w ogóle na jakikolwiek temat. Czy to jest związane z Diablo, czy to jest związane z Grimdawn. To naprawdę... No, chciałbym, żebyście dzielili się ze mną swoimi jakimiś tam odczuciami a propos gier. A propos gier właśnie, no gier Diablo typu. Diablo Grimdawn. Tak jak wspominałem na poprzednich materiałach, też niebawem będę się skupiał na zakupie Volcena. Tylko, że tak powiem, czekam jeszcze na, że tak powiem, kasiorkę. Bo bez tego to raczej nic nie wyjdzie. No i też będzie kolejny, że tak powiem, dylemat moralny, tak? Rozterki, kurcze, życia. Bo naprawdę chciałbym zacząć... O Jezus, Jezus. Stawcie mnie w spokoju może, co? Aha, bo tam są chyba dwie albo trzy elity nawet. Jezu, ale się wkopałem. Ale spoko, panie, przeżyjemy to. Nie ma tragedii. Daliśmy radę. Tak, dwie elitki były, jak widać. I czy coś wypadło z nich ciekawego? Raczej niekoniecznie. Wracając do tych moich rozterek. No, chodziło mi po prostu o to, że też bardzo chciałbym pograć Volcena. Nagrać kilka odcinków. Podzielić się z wami swoją, że tak powiem, obiektywną, subiektywną opinią na ten temat, tego tytułu. Bo mówię, z tego co obserwowałem na różnych filmikach, różnych gameplayach, to no, gra mi się naprawdę spodobała. Mimo, że tak powiem, mieszanych... Aha, może byśmy znowu aurę odpalili. Byłoby miło, panie. Mimo, że tak powiem, mieszanych opinii, tak? Na temat tego tytułu. Bo, że tak powiem, kontroluję to na bieżąco, jeżeli chodzi o opinie na Steamie. I komentarze, i w ogóle zerkam sobie dosyć, że tak powiem, intensywnie. No i faktycznie, nadal jest większość mieszanych tych opinii. Ojoj, ojoj, bijo panie. Jak widzicie, kolejne dwie elitki, to dobrze, bo exp nam poleci, tylko żebyśmy jeszcze tak za bardzo nie dostawali, że tak powiem, łupnia, to by było miło. W ogóle zaraz będę musiał też się zająć nad... Będę musiał się zastanowić nad zakupem miksturek. Bo jak widzicie, już mi się troszeczkę kończą. Dobra, zerknijmy, co tutaj wypadło epickiego. Objęcia ciemności nie dla mnie. To też nie dla mnie. No i to w ogóle nie dla mnie. A jakieś paski ciekawe? Nie. A czy tak, no ja zbieram w sumie te rzeczy, ale tylko po to, żeby je sprzedać. Jak wiecie, kasa jest potrzebna w tej grze bardzo, bo cały ekwipunek mam tutaj. Także raczej wątpię, żeby wypadło mi coś ciekawszego niż to, co mam naszykowane na 50 poziom. Ale ta gra może zaskoczyć, więc wcale bym się nie zdziwił, jakby wypadło coś fajnego. No panie, wbijaj ten poziom 47 i lecimy dalej. Będę też się skupiał nad żołnierzem dalej. O Jezus, tu jakaś w ogóle boss wyskoczył. Nie byłem na to przygotowany w ogóle. Także wybijmy go sposobem. Jak widzicie, totemy no dają radę. Tym bardziej, że on idzie za nami cały czas, więc tak, trzeba uważać na te kulki z trucizn.
powinniśmy dać radę. No jak widzicie, totemy załatwiły robotę. Także warto inwestować w te burzowe totemy. Tutaj jeszcze kolejne elitki będą, więc nawet nam się ładnie składa. Przy okazji nam reputacja wzrosła w Sabacie, też fajnie. Kolejny punkt doświadczenia, bardzo dobrze. Zobaczmy sobie, może tutaj coś będzie ciekawego. Obawiam się, że nie. I tak na dobrą sprawę zastanawiam się jeszcze nad tym, bo o Jezus, kolejne elity. Bo jak widzicie, no postać nie jest słaba, tak? Tylko jest wymagająca moim zdaniem. Bo naprawdę tutaj trzeba kontrolować wszystkie te miksturki. Czy wszystkie, no kurwa, jakby ich by było nie wiadomo ile. Chodzi o to, żeby po prostu kontrolować miksturkę życia. Cały czas kontrolować swoje życie. Czy nam nie spada, czy jest ten moment takiego cooldownu na miksturkę, więc to też musimy wyczuć ten moment odpowiednio. I no, nie asekurować się, tylko wspomagać się tymi totemami, tak? To jest priorytet, jeżeli chodzi o tą postać. Mówię, przynajmniej to jest moje subiektywne zdanie, nie musicie się z tym zgadzać oczywiście, tak? Ale mówię, moim zdaniem to priorytetem jest ładowanie wszystkich możliwych punktów, czy jakiś tam z ekwipunku, czy cokolwiek, właśnie w burzowy totem. No bo one tak dają dużo obrażeń, przez to też, że się skalują z postacią naszą. A propos, właśnie. Jak widzicie, no burzowy totem, 24 na 16, tak? Także naprawdę jest to kolosalna wartość, że tak powiem, jeżeli chodzi o obrażenia. Dobra, a my lecimy dalej w żołnierza. Tak jak wspominałem, będziemy kontynuować, że tak powiem, ścieżkę rozwoju do kontrataku. Kolejna aura, którą nadda. I teraz tak, czy pytanie, czy najpierw pakować tu, czy jednak taktykę drużynową? Fajnie by było, jakbyśmy odblokowali kontratak już przy 50 poziomie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj te rzeczy mają chyba... Albo i nie mają. W takim razie nie mają. Wydawało mi się, że któraś tutaj z tych rzeczy ma właśnie boosta do kontrataku. Jeżeli chodzi o żołnierza, ale to widocznie się musiałem gdzieś tam przeoczyć. Ale nic, to lecimy dalej po prostu, żeby odblokować kontratak. Także jak widzicie, potrzebuję jeszcze 5 punktów, czyli 2 poziomy, 3 poziomy, tak? 2 poziomy, żeby odblokować i trzeci już od razu wpakować, żeby można było używać kontrataku. I teraz tak, co my tutaj mamy? A z atrybutów dalej ciśniemy w budowę ciała. Tak postanowiłem sobie do 700 punktów dojść do budowy ciała, a później dalej w duchowość. Także jak widzicie, jeszcze potrzebuję 2 poziomy. Bo jeden dostępny punkt atrybutu daje nam 8 punktów, jak widzicie tutaj tych. Nie wiem dlaczego 9 mi dało. O, tutaj dało 8. I tutaj też dało 9. Czyli widocznie daje nam 9 punktów. Znaczy tak, jeden punkt więcej do, że tak powiem, atrybutu, którego używamy, jeżeli chodzi o naszą postać, tak? Bo jeżeli chodzi o strażnika, no to główne atrybuty jest budowa ciała i duchowość, tak? Bo atakujemy i magicznie, no i musimy ustać. Także możliwe, dlatego daje nam 9 punktów. Czyli wychodzi na to, że jeszcze jeden poziom będziemy potrzebowali. Fajnie. Dobra, bo my tu pitu, czas leci. Jak widzicie, portal już się pokazał u góry. Także pewnie zbliżamy się do tej wioski. Mam taką przynajmniej nadzieję, cicho. I tak, w tej wiosce będą nas czekały też, że tak powiem, wybory. Nie wiem, czy dobrze skręciłem? Dobrze skręciłem. Będą nas czekały wybory, ponieważ będziemy mogli albo się sprzymierzyć z tą wioską, albo, no niestety nie, i ich zdradzić. To taki spoiler krótki. Nie, to tam się będziemy wracać, czyli lecimy do góry. I też jeszcze fajnie by było, jakbym na tym odcinku
udałoby mi się odkryć te siostry. Przyszłe siostry, żebyśmy wiedźmy znaleźli. Ale to wszystko okaże się w trakcie, że tak powiem, nie? Na razie podróżujemy dalej ścieżką, że tak powiem, dżungli, trujących roślin. O, elitka. Jak widzicie, spłynęła po prostu, tak? Spłynęła elita bardzo szybciutko. A naprawdę, zobaczycie co będzie z tą postacią na 50 poziomie. W momencie jak już ubierzemy się we wszystko, że tak powiem. No i też dodamy punkty, tak? No bo wiadomo. Potrzebujemy 2-3 poziomy. Tutaj jest wejście do siedliska. Na razie tego nie będę... Chociaż mogę wam pokazać po prostu co tam jest. Tu nie ma nic strasznego. Nawet nie wiem, czy to jakaś skrzynka będzie, jakaś znajdźka, cokolwiek. Chyba nie. Po prostu będzie NPC, z którym sobie pogadamy. Siema. I to wszystko. Jak widzicie, jakieś tam siedlisko wiedźmy. I jeżeli chodzi o tą lokację, to to wszystko. Nie wiem, podejrzewam, że na... że tak po, jak to tam powiedzieć ładnie, na późniejszych etapach rozgrywki możliwe, że coś to jest związane z tym NPC-em, a może po prostu na wyższym poziomie trudności. Nie wiem, jakoś tak się powiem wam szczerze, nie zagłębiałem w to. No, padaj, padaj panie, padaj. Tak, musimy powyrywać chwasty. Nie wiem, po co podniosłem tą wyrzutnię, skoro i tak nie używam broni dwuręcznej, czy tych dystansowych, ale zawsze będzie można sprzedać. Tak, muszę coś pomyśleć, jeżeli chodzi o trucizny. Jeszcze bardziej muszę się wzmocnić. Ale to jak już dojdziemy do tej lokacji docelowej, to skupimy się nad tym. Znaczy ja to zrobię pomiędzy nagraniami, żeby też nie zabierać czasu niepotrzebnie. Oj, 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 ale żeśmy się wkopali, ale na szczęście udało nam się uciec. Jak widzicie, no... w momencie, kiedy nas otoczą dookoła wszystkie mobki, to naprawdę bywa, że tak powiem, niefajnie. Czyżbyśmy się wreszcie zbliżali? Obawiam się, że nie. Tak, na pewno teraz źle skręciłem. Ale z drugiej strony dobrze skręciłem, bo odnajdziemy siostry. Także zrobimy sobie zadanie poboczne przy okazji. Jeszcze ubijmy tutaj to wszystko. Podejrzewam, czy wcale by mnie to nie zdziwiło, jakby wypadł jakiś... jakaś elitka teraz wyskoczyła. Ale nie, nie ma. Dobra, porozmawiamy sobie z nią później. Najpierw ubijmy tutaj to wszystko i postarajmy się wreszcie znaleźć tą wioskę. Która jest naprawdę, że tak powiem, dosyć fajną lokacją. Bo tak jak do tej pory mieliśmy do czynienia z... głównie zniszczonymi budowlami, tak tutaj naprawdę fajnie jest pokazana ta wioska. Naprawdę, tak sympatycznie. Tak, tam nie będziemy wchodzić, do ruin na razie nie wchodzimy. Tutaj sobie odkryjemy, co tu mamy ciekawego. Mam nadzieję, że tutaj nie wyskoczy żaden bosik. Padło, no nic nie ma ciekawego raczej. Jakieś nogawice ognia. I tak, lecimy dalej na wschód. Na wschód, panie. Chciałem iść na wschód, ale trochę mi to nie wykło. Tu mi się wydaje, że jest chyba...
ukryte przejście. Nie. Tak dziwnie na minimapce wyglądało. Myślałem, że to będzie jakieś ukryte przejście, ale niestety nie. Także co? No, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o tą postać, to kontrola życia. Bo naprawdę, no, są postacie, w których to życie nie spada tak bardzo. Też o tym właśnie myślałem, bo podejrzałem sobie gameplay takiego jednego pana. A tutaj będziemy musieli też wejść, ale to zrobimy w następnym etapie. I teraz tak, chyba się trochę zgubiłem. No jak to powiedziałem, ze mną, jeżeli chodzi o problemy z nawigacją, to są spore. I teraz tak, podejrzewam, że w ogóle żeśmy poszli nie w tą stronę, bo powinniśmy iść na dole, gdzieś tutaj w prawo. Także musimy się kawałek cofnąć. Ojoj, nie lubię takich sytuacji, no ale trudno. Także się cofniemy i to jeszcze się cofniemy na darmo, bo żadnych mobków po drodze raczej nie będzie. No niestety. Zagapowe się płaci. Tam na górę, panie, wejdź. Wracając do tego, co mówiłem a propos właśnie, że podejrzałem sobie gameplay. I jest klasa postaci, która... No, jest dosyć interesująca. Jest to połączenie... O, nie tu pobiegłem, ale dobrze, bo przynajmniej elitkę spotkamy. To chyba nawet dwie są. Klasa postaci, która, no naprawdę, powiem wam szczerze, jest bardzo interesująca. Jest to połączenie szamana z wiernym przysiędze. Także naprawdę bardzo fajna klasa postaci. Gdzie wierny przysiędze ma atak taki bardzo podobny do tornada, jeżeli chodzi o barbarzyńcę z Diablo. Ale jak zobaczyłem właśnie, jak się gra tą postacią, no to stwierdziłem, że ja też chcę. Tylko że no, żeby odkryć taki, powiem, potencjał tej postaci, to trzeba dobić, no niestety, 50 poziom. Przynajmniej. A mogliśmy się cofnąć w sumie, no tak, też o tym nie pomyślałem. Mogłem się cofnąć do portalu zamiast tutaj biec, no ale jak widzicie, przy okazji mamy jeszcze trochę mobków. Także to też fajnie, bo pobijemy je. Nie tu, panie. Tą stroną. I musimy się kierować, chociaż nie wiem, czy musimy się kierować, bo skoro tu był portal, to raczej powinniśmy iść na górę. Ale to zobaczymy. Najwyżej pobiegam trochę, no niestety. A nie ukrywam, bo zależało mi na tym, żeby dojść właśnie do tej wioski na tym odcinku. Dlatego ten odcinek troszkę będzie dłuższy. Tym bardziej, że no tak jak mówiłem, odcinków będzie mniej. Znaczy, może inaczej, nie tyle, że mniej, tylko będą rzadziej, że tak powiem, przeze mnie wrzucane. Postaram się przynajmniej raz na 3 dni wrzucić jakiś odcinek, ale nie obiecuję, bo to też wszystko zależy od tego, jak się, że tak powiem, sprawy utoczą. I nie chcę was po prostu wprowadzać w błędy, mówiąc, że a odcinek następny będzie na przykład jutro albo pojutrze, a... Aha, nie mamy dynamitu, dobra. Będzie jutro, pojutrze, a tu się okaże, że następny odcinek będzie na przykład za 3-4 dni. Też nie chcę was zrażać do siebie, że tak powiem. Dlatego... No jak będzie moment, że będę wrzucał jakiś odcinek na kanał, to po prostu puszczę informacje na Facebooku i wszystko będziecie wiedzieć na bieżąco. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to już mogę wam powiedzieć, że już go szykuję. Także w tym tygodniu jeszcze na pewno się jeden odcinek pojawi na kanale. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, będzie to odcinek w momencie, jak już dobijemy 50 poziom. I pokażę wam w tym odcinku całą tą metamorfozę postaci, jak ona się zmienia. I tak, zgadza się. Tak jak powiedziałem,
Źle poszedłem, czyli powinienem iść tam dalej na górę. No dobra, nic, to biegniemy. Nie mogę tak zakończyć tego odcinka w połowie. Dobra, potrzebujemy tutaj iść. I musimy się kierować dalej na górę. Także tak, dobiegniemy do tej wioski i zakończymy odcinek. A w następnym odcinku... mówię, pokażę wam metamorfozę postaci, jak to wygląda w momencie, jak dobijemy poziom 50. Jak założę na siebie wszystkie rzeczy, te z ekwipunku, co są naszykowane. I wyruszymy jeszcze raz tą samą drogą, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają różnice, jeżeli chodzi o przeżywalność i zadawane obrażenia. Bo naprawdę, no, jest różnica wielka, tak? Wielka różnica jest i każdemu polecam, że tak powiem, tworzyć taką... Znaczy, też nie chciałbym, żebyście myśleli, że was namawiam do tworzenia jednej postaci, tak? Bo jeżeli chodzi o Grimdawn, to ona daje nam takie możliwości, że możemy tworzyć sobie, no, tych postaci pełno, tak? I możemy naprawdę długo, długo czasu spędzać na tym, żeby ogrywać każdą możliwą postać. Ale jeżeli chodzi o taką pierwszą postać, żebyście mogli zobaczyć, jak się tak w miarę przyjemnie gra, bo jeżeli chodzi o mnie, to mnie się bardzo przyjemnie gra strażnikiem, to właśnie żebyście stworzyli taką postać, takie połączenie, czyli żołnierza razem z szamanem, tak? Żebyście też mieli właśnie i konkretne obrażenia, ale plus tego, żebyście jeszcze mogli ustać. Bo mówię, jeżeli chodzi o mnie, to mnie się najprzyjemniej gra tym połączeniem. Tak, mam nadzieję, że wreszcie żeśmy odebrali dobrą ścieżkę. Obrali, jakoś tak. Tym bardziej, że już tam się pojawił portal, także wiemy, że się zbliżamy. Tak, kupimy jeszcze sobie tutaj elitkę. Jak widzicie, już nawet nie podnoszę tych niektórych rzeczy, bo to po prostu szkoda czasu. Tak, mamy to, panie. Mamy to, panie, dziękuję serdecznie. Dochodzimy do wioski Barholm. Jak widzicie, domki są naprawdę bardzo, że tak powiem, interesujące. Także biegniemy do gwiazdeczki, oddamy... Znaczy, nie tyle, że oddamy, tylko musimy przyjąć w ogóle tego questa. Welcome, traveler. I hope the day finds you great fortune. I teraz tak, właśnie, to jest to. Zaprzyjaźni się z Barholm, albo jak wybierzemy drugą, jedną z tych dwóch, że tak powiem, ścieżek, to musimy go zabić i wtedy nie mamy wsparcia w tej, że tak powiem, frakcji. Dlatego ja zaprzyjaźniam się z tą frakcją. Bo to nie wpływa nam, jeżeli chodzi o azyl sabatu, nam kompletnie nie wpływa, a wręcz przeciwnie, my będziemy potrzebowali po prostu jak najwięcej sprzymierzeńców w tej grze. Dlaczego? Ano dlatego, że będziemy mogli sobie u nich kupować różne rzeczy. A tutaj dosyć ciekawych rzeczy możemy trochę znaleźć. No nic to. Ja się z wami żegnam. Tak jak powiedziałem, udało nam się dobiec do wioski. W następnym odcinku widzimy się już z przekozacką postacią, mam nadzieję. Także co? Dzięki serdeczne, że byliście razem ze mną. Piszcie w komentarzach oczywiście, jeżeli chodzi o Diablo, jak tam wasze zapatrywania na ten sezon 21. No i co? Widzimy się, mam nadzieję, już niebawem w następnych materiałach. Trzymajcie się, ludziska. Na razie, hej!